Cześć, dzisiaj zapraszam Was na nowy film, w którym chciałabym Wam poopowiadać o bardzo fajnych, ale tanich pudrach. I powiem Wam, że taki film chciałam zrealizować już naprawdę bardzo dawno. Natomiast do pełnej piątki, top 5 pudrów, brakowało mi jednego. I ostatnio właśnie taki puder się pojawił, naprawdę mnie zachwycił i uważam, że do tej piątki jak najbardziej się zalicza. I będą tutaj pudry zarówno matujące, które mogę polecić osobom z cerą mieszaną i tłustą, z rozszerzonymi porami, ale też pudry, które są bardzo delikatne, które nie przesuszają skóry i które dobrze utrwalają makijaż, zostawiają trochę taki satynowy efekt na skórze, szczególnie właśnie z poleceniem dla osób z cerą suchą. I będą to, tak jak powiedziałam, pudry bardzo tanie, drogeryjne, ale też nie tylko. I też tutaj pojawi się taki jeden mój hicior, w zasadzie o którym mówię Wam już bardzo często od kilku dobrych miesięcy, albo nawet i roku. Tak, myślę, że od roku mówię o tym pudrze, więc jeśli obserwujecie i oglądacie mnie na bieżąco, to na pewno wiecie, jaki puder znajdzie się w tej piątce, ale przechodzimy do rzeczy. Zacznijmy od pudru, który jest ze mną najdłużej i który odkryłam chyba jakieś 2 lata temu. I wszystkie ceny tych produktów oczywiście wyświetlę Wam się tutaj na ekranie, tak żebyście wiedziały, jak te produkty wyglądają cenowo. I to jest puder z My Secret Loose Transparent Powder. Puder, który ma lekko takie żółte zabarwienie, ale to jest właśnie jedyny taki żółty puder, który, powiem Wam, nie zmienia u mnie koloru podkładu, koloru skóry. Jest totalnie transparentny i cudownie scala się z podkładem, z korektorami. I to jest puder właśnie na tyle miękki, taki niewysuszający skóry, którego nazwałabym uniwersalnym. Idealnie nadaje się do utrwalania korektora pod oczami, jak i całej twarzy. Co prawda na długo nie matuje, ale bardzo dobrze utrwala makijaż i zostawia taki lekki, satynowy efekt na skórze. I zaliczyłabym ten puder do tak zwanych pudrów bananowych, właśnie przez to, że ma taki żółty odcień, chociaż banana w nazwie one nie ma, ale jeśli szukacie właśnie takich jasnych, żółtych pudrów, które nie zmieniają koloru podkładu, koloru Waszej cery, to szczególnie polecam Wam właśnie ten My Secret, który jest jaśniutki, jest naprawdę bardzo przyjemny. I tak jak mówię, możecie potraktować go zupełnie uniwersalnie. Tutaj mamy 12 gram. I starczy Wam to naprawdę na bardzo długo. Opakowanie mamy plastikowe, lekkie, idealnie nadaje się w podróż. Kolejny puder, który za chwilę zobaczycie, odkryłam w zasadzie całkiem niedawno, kilka miesięcy temu. Postanowiłam go zakupić, bo ostatnio jest dosyć o nim głośno na YouTubie, ale od razu mówię, że ten puder nie jest bez wad. I ja tutaj widzę przede wszystkim 3 wady, ale do nich dojdziemy za chwilę. Opowiem o nich na końcu. I to jest puder Airspun Loose Face Powder. Myślę, że doskonale już ten puder znacie. Wiele osób właśnie próbuje go zakupić, ale właśnie jest trudno dostępny. I to jest jedna z tych wad. Ogólnie puder ma bardzo fajny taki beżowy kolor, który idealnie stapia się ze skórą, nie zmienia koloru podkładu tak samo. W zasadzie one, te dwa, My Secret i Airspun, są do siebie bardzo podobne, chociaż ten Airspun, powiedziałabym, że na dłużej matuje naszą skórę. Przez dłuższy czas mamy kontrolę właśnie nad matem. Ogólnie pojemność tego pudru jest bardzo duża, bo tutaj mamy 65 gram. On kosztuje około 50 zł, ale dalej zaliczam go do tanich pudrów, bo w stosunku do pojemności, jaką tutaj producent nam oferuje, to cena jest naprawdę mega niska. Więc bardzo się opłaca kupić ten puder, bo spokojnie on nam starczy przez ponad rok. Spokojnie. I to jest puder, który również nie przesusza skóry, który nadaje się do cery suchej, bo tak samo jak właśnie ten poprzedni z My Secret, czy do skóry normalnej, ale też takiej mieszanej ze skłonnością do przytłuszczenia w strefie T, bo tak jak powiedziałam, on bardzo fajnie matuje i dosyć długo przedłuża właśnie ten mat, szczególnie właśnie w strefie T. Przepięknie wygładza strukturę skóry, właśnie działa jak taki Photoshop, niweluje widoczność porów. Natomiast jeśli właśnie chodzi o te wady, o których Wam wspomniałam na początku, to przede wszystkim dostępność. Od dłuższego czasu niestety ten puder jest niedostępny w sklepie internetowym Cosibella. Tam ja właśnie ten puder zakupiłam. I
Póki co na razie te stany magazynowe są na zero, ale są jeszcze inne wersje pudrów, które są dostępne. Wiem, że chyba jest dostępna wersja Extra Coverage i to jest też wersja, którą dziewczyny sobie chwalą, natomiast niestety nie mam pojęcia, jak moja wersja, która jest wersją Translucent, ma się w stosunku właśnie do tej Extra Coverage. Czy faktycznie tamta wersja daje takie większe krycie? Nie wiem, ja chciałam właśnie wersję translucent, bo nie chciałam dodatkowo obciążać mojej skóry dodatkową, nie wiem, ciężką warstwą pudru czy dodatkowym kryciem, bo już mi to niepotrzebne, bo i tak używam kryjących podkładów i korektorów, więc chciałam po prostu coś lżejszego. Myślałam, że ten puder będzie po prostu biały, taki transparentny, ale on jest delikatnie beżowy i ta wersja Extra Coverage też jest delikatnie taka beżowa w kolorze skóry, więc tak naprawdę nie wiem, czym te pudry się za bardzo różnią. Więc jeśli macie te pudry, inne wersje, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo na pewno dziewczyny szukają i szukają opinii w ogóle, jaka jest różnica też między tymi pudrami, więc myślę, że wasza opinia na pewno pomoże w wyborze innych dziewczyn. Kolejny minus tego pudru to jest opakowanie, które jest, powiem wam, tragiczne, dlatego że z tego opakowania wszystko się wysypuje i jakby ten puder jest zdyskwalifikowany, jeśli chodzi o transport, o podróż, ale jakbym miała go tutaj tak wstrząsnąć i pomieszać, to o właśnie, już mam tutaj cały stół uwalony, także i tutaj też na tym wieczku osadza się puder i to jest po prostu bardzo nieestetyczne, po prostu wszędzie, ten puder jest wszędzie, więc już w tej chwili cała się pobrudziłam, ale zmierzam do tego, że warto jest ten puder na przykład przysypać do innego pojemniczka, wtedy on będzie bardziej funkcjonalny. Ja natomiast nie chcę tego robić, bo ten puder często wam polecam i dużo lepiej prezentuje się w oryginalnym opakowaniu. Były zgłaszane w ogóle reklamacje do producenta z tego, co słyszałam, że opakowanie jest wadliwe, ale producent nic to sobie z tego nie robi i w dalszym ciągu niestety puder przychodzi w takim, a nie innym opakowaniu. A trzeci minus jest taki, że on jest ma bardzo intensywny zapach i to jest zapach takich starych, możemy powiedzieć, babcinych kosmetyków i powiedziałabym, że ten zapach dosyć długo się utrzymuje, no tak do kilku godzin, zatem jeśli jesteście wyczulone i uwrażliwione na ciężkie, intensywne, pudrowe zapachy, to ten właśnie taki jest i może was to drażnić. Ja natomiast jestem już przyzwyczajona do tego zapachu, chociaż powiem wam, że czuję go przez kilka godzin, ale z czasem on się ulatnia w ciągu dnia i nie przeszkadza mi to aż tak bardzo, ale uczulam, że zapach dla niektórych może być nieznośny. I trzeci puder, który właśnie uzupełnił całą tą piątkę i który jest dla mnie nowością i totalnym odkryciem, to puder Vibo Photo Ready. Puder, który jest bardzo drobno zmielony, który jest w zasadzie beżowy w swoim kolorze, ale tak naprawdę składa się z czterech różnych odcieni, tylko po wymieszaniu on nabiera jednolitego beżowego, bardzo ładnego koloru, który fajnie stapi się z kolorem skóry. Natomiast on nakłada się dosyć taką grubą, ciężką warstwą, ale bardzo ładnie schodzi z twarzy, omiatając buzię dużym, puchatym pędzlem. Powiem wam, że ten puder idealnie nadaje się do bakingu, dlatego że on też nie przesusza skóry, jest bardzo delikatny i też możecie potraktować go uniwersalnie, nakładać zarówno pod oko, jak i na całą twarz. U mnie to się sprawdza świetnie. Natomiast nadaje się do bakingu, bo delikatnie może rozjaśniać skórę w niektórych miejscach, ale nie będzie tej skóry wybielał, więc idealnie będzie się nadawał właśnie do podkreślenia konturingu, do konturowania twarzy, ale też będzie bardzo ładnie schodzi w momencie, jak już chcecie omieść twarz dużym, puchatym pędzlem. Dosyć długo utrzymuje mat, pięknie wygładza strukturę skóry, idealne działanie Photoshopa, pięknie niweluje widoczność porów i faktycznie jest to zauważalne. Ja z tego pudru jestem bardzo zadowolona i przez to, że jest to ostatnio właśnie taka nowość i też moje odkrycie, to tego pudru używam ostatnio codziennie. Także bardzo wam polecam, bo warto się nim zainteresować i mamy tutaj 11 gram i oczywiście cenę wam wyświetlę tutaj, ale pamiętam, że cena ma być, ma ten puder kosztować 29,90.
Także warto na niego zapolować, bo z tego co wiem, będzie dostępny od października. I uważam, że ten puder z Vibo jest najlepszym, jaki do tej pory Vibo wypuściło. A tutaj biorę pod uwagę zarówno pudry z Vibo, jak i te z Lovely. Jeśli chodzi o tamte pudry, to powiem Wam, że na przykład Lovely, one dla mnie są zbyt ciężkie i mam wrażenie, że jakby tak trochę sklejają mi podkład, niczym właśnie cukier puder. I też właśnie są bardzo takie słodkie i intensywne w swoim zapachu i ten zapach utrzymuje się w zasadzie przez cały dzień, dłużej niż w przypadku pudru Airspun. Mnie to akurat przeszkadza, bo no, czuję ten puder i jakby mam w głowie ten fakt, że rano pudrowałam się tym pudrem, a nie innym, przez to, że czuję tę słodycz przez cały dzień. I tutaj właśnie w przypadku tego pudru nie ma tego zapachu, jest on delikatnie wyczuwalny, ale nie utrzymuje się on, nie jest wyczuwalny w ciągu dnia i nie utrzymuje się on przez kilka dobrych godzin następnych tuż po wykonaniu makijażu. On w zasadzie od razu ulatnia się tuż przy omiataniu twarzy dużym puchatym pędzlem, więc uważam, że to jest bardzo na plus. Taki typowo neutralny, fajny, nieprzesuszający puder, idealny do utrwalenia makijażu, matujący, idealnie w strefie T, bardzo polecam. Kolejne dwa pudry to już są w zasadzie takie produkty, które bardzo mocno matują w strefie T. I ten Hitcher, o którym Wam wspomniałam właśnie na wstępie mojego filmu, to Golden Rose. Ja o tym pudrze mówię już od dobrego roku, tak, bo pamiętam, że chyba jakoś jesienią zaczęłam Wam o nim mówić. Puder, który ekstremalnie wygładza pory, który też ekstremalnie matuje strefę T, naprawdę na bardzo długo, na wiele godzin. I powiem Wam, że kiedy mam jakieś imprezy rodzinne, wykonuję taki już można powiedzieć imprezowy makijaż, bądź mam jakieś wydarzenie, muszę gdzieś wyjść, muszę dobrze wyglądać, to najczęściej zabieram ze sobą i sięgam właśnie po puder Golden Rose, który najczęściej używam właśnie w strefie T, bo chcę mieć ten mat pod kontrolą i chcę, żeby też buzia była ładnie wyblurowana i wygładzona. Jeśli użyjecie tego pudru dużą, grubą warstwą, to może on wybielić trochę skórę i tutaj na to zwracam uwagę. Natomiast ja lubię używać naprawdę niewielką ilość tego pudru, bo ta niewielka ilość już potrafi dużo zdziałać. I bardzo często robię tak, że nakładam cienką warstwę gąbeczką, a ten puder nakłada się naprawdę cieniutką warstwą, w zasadzie można by powiedzieć, że niewidoczną. I wklepuję gąbeczką ten puder tak długo, aż on sam zniknie, bądź ewentualnie pędzlem, delikatną warstwą pod oko i na strefę T, bo pod oczy ten puder też lubię nakładać i powiem Wam, że nawet mnie nie przesusza, bo też pięknie wygładza właśnie tą strefę pod okiem, bardzo dobrze utrwala korektor i tutaj też chcę zwrócić na to uwagę, iż pudry matujące niekoniecznie muszą wysuszać skórę. Mogą nosić się bardzo komfortowo, a to ze względu na to, że mogą mieć zawarte składniki nawilżające, które odpowiadają za nawilżenie na skórze, za to uczucie nawilżenia, za ten przyjemny komfort. To, że puder jest stricte matujący, nie oznacza, że tylko i wyłącznie nadaje się na strefę T. To już tak naprawdę, wiecie, to już zależy od osoby. Przede wszystkim warto jest sprawdzić, przetestować na sobie. Jeśli nie czujecie ściągnięcia pod oczami, nie czujecie dyskomfortu, no to myślę, że spokojnie taki puder możecie używać. Natomiast na przykład pudry rozświetlające, one mogą mieć matującą bazę, a mogą mieć dodane drobinki i to nie oznacza od razu, że ten puder jest nawilżający i można go nakładać pod oko. Więc ja tutaj bym rozpatrywała jakby używanie tych pudrów po prostu szerzej na to spojrzała, bądź patrzyła na skład, albo po prostu testowała na sobie i sprawdzała, czy ten puder pod oczami, pod moim okiem jest ok, czy może nie jest ok, czy mogę go używać, czy nie. Więc po prostu trzeba to przetestować na sobie, a każdy z nas ma naprawdę zupełnie inny typ cery. Ale jeśli macie cerę mieszaną, tłustą, z rozszerzonymi porami, cerę skłonną do przetłuszczania w strefie T, to polecam Wam właśnie spróbować tego pudru. Myślę, że będziecie tutaj zachwycone. To jest mój hit i uwielbiam po niego sięgać. Natomiast drugim bardzo podobnym pudrem do Golden Rose jest NYX HD.
Studio Photogenic. To jest puder, który również jest bardzo drobno zmielony, który jest jak puszek, który jest jak piórko, bardzo delikatny, również nakłada się cieniutką warstwą, tak samo jak Golden Rose. W zasadzie to są najbardziej zmielone pudry, jakie powiem Wam kiedykolwiek w życiu testowałam. Puder z NYX zapowiedziałabym, że jest tak samo dobrze matujący i wygładza strukturę skóry, natomiast jest nieco bardziej wysuszający aniżeli Golden Rose i ten już bym polecała szczególnie osobom z cerą bardzo tłustą, z mocno rozszerzonymi porami. Jeśli boicie się używać tego pudru na całą twarz, to warto na przykład używać tego rodzaju produkt na miejsca właśnie strategiczne, czyli tam, gdzie macie rozszerzone pory. Nie musicie tego nakładać dużą powierzchnią, grubą warstwą, gąbką na całą twarz, tylko pędzelkiem, na przykład zahaczyć o niektóre miejsca, szczególnie właśnie tam, gdzie te pory macie rozszerzone, bądź tam, gdzie potrzebujecie większego zmatowienia. I ten puder również Wam pomoże. Ogólnie te dwa produkty są do siebie bardzo podobne, ale Golden Rose jakby lubię bardziej, ale NYX jest również bardzo dobrym pudrem, silnie matującym, silnie wygładzającym, który jest też właśnie taki leciutki pod względem konsystencji. Ale tego pudru już akurat pod oczy bym nie nakładała, dlatego że on ma dosyć wysoko w swoim składzie krzemionkę, z tego co się orientuję, chociaż tutaj teraz nie widzę żadnego składu na opakowaniu, ale z tego co pamiętam ma chyba tak, w ogóle ten puder tylko i wyłącznie składa się z krzemionki, dlatego właśnie coś tak dobrze zapamiętałam, więc tutaj pod oko tego pudru bym nie nakładała, dlatego że wyraźnie on nie ma żadnych innych właściwości, na przykład nawilżających, które by odpowiadały za ten komfort pod okiem, więc zdecydowanie tylko i wyłącznie na strefę T, bądź w miejsca właśnie strategiczne, czyli tam, gdzie macie rozszerzone pory. Silnie matujący, wręcz ekstremalnie wygładzający też puder. I również bardzo polecam. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione pudry z tej niższej półki, ale też i z tej wyższej, chyba że lubicie tylko i wyłącznie pudry z wyższej półki, to koniecznie napiszcie, co jest Waszym ulubieńcem. Przez ostatni czas testowałam naprawdę dużo pudrów i właśnie z tej droższej półki i z tej niższej, więc myślę, że ta piątka jest taka bardzo w punkt i to są takie naprawdę wyhaczone, fajne perełki, także dajcie znać, jak podobają Wam się te produkty i czy się na coś skusicie. Także to by było na tyle. Pamiętajcie o tym, aby obserwować mnie na Instagramie. Tam pojawiają się zapowiedzi odnośnie najbliższych filmów i też fajne wstawki na Insta Stories, więc jeśli jeszcze mnie nie oglądacie, to zapraszam. Na dole znajdziecie wszystkie linki i informacje odnośnie moich profili społecznościowych. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!